Mariusza Rekosza, pisarza, autora książek dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, który poprowadzi dla nas warsztaty detektywistyczne. Zobaczcie, jak inaczej książka może wyglądać. Nie tylko okładka. Tutaj po pierwsze jest twarda oprawa. Zmienił się tytuł, to już nie jest Szkolny Detektyw, tylko Mors Pinkini. Po drugie, w środku czcionka jest dużo większa, wygodniej się to czyta. Nie przypomina to zeszytu, ale fajną książkę właśnie do czytania. Natomiast w środku przygoda jest dokładnie ta sama, jaka była w Szkolnym Detektywie. Tajemnicza szafa, żółta walizka i naszyjnik królowej. Tajemnicza szafa zdobyła tytuł najlepszej książki na lato 2012. Nie było w Polsce książki lepszej na lato 2012 od tajemniczej szafy. Rzeczywiście pokażę Wam dzisiaj coś, co nazywa się warsztaty detektywistyczne. Będziemy różnego rodzaju rzeczy szyfrowali i rozszyfrowywali. 31, 11, 52. Proszę bardzo. Jak to możliwe? Ach, o to chodzi.